opowiadanie ósmy dzień tygodnia, czyli jak księżyc uśmiechnął się do samego siebie, z książki pod tytułem Z Polski do Ameryki. Był piękny, słoneczny, letni dzień. Nie było ani za ciepło, ani za zimno. Nie było wilgotno, ani parnie i nie do wytrzymania. Można było oddychać. Komary przestały gryźć po nogach do krwi. Rano śmieciarze zabrali wszystkie wystawione poprzedniej nocy przeze mnie na ulicy śmieci. Nie wykrzykiwali przy tym na całe gardło głośnych przekleństw pod moim adresem o 5 rano i nie rzucali kubłami ze złością o asfalt. Delikatnie odłożyli na miejsce i ustawili z powrotem puste kuby równiutko na krawędzi chodnika. Lokatorzy skosili sami trawę naokoło domów i mieli już przygotowane pieniądze za rent, z którymi czekali na przyjazd Kamili. Nie prosili o wymianę podłogi w żadnym pokoju, odmalowanie ścian czy też obniżenie czynszu. Nie kłócili się o zapłacenie rachunku za prąd i gaz, z ochotą zapłacili też rachunek za wodę i ścieki. Nie zepsuła się dzisiaj żadna pralka, lodówka, nie spalił się też żaden piec grzewczy, nie musiałem jechać natychmiast wymieniać lokatorom kolejne żarówki, zmieniać karpetów czy wymieniać bojlera na ciepłą wodę. W telewizji na CNN podali, że demokraci pogodzili się z wynikiem wyborów prezydenckich i przegłosowali prawo likwidujące wszystkie programy socjalne dla biednych, którzy żyją na welfare już od 3 pokoleń. W środku dnia zadzwoniła mama. Była bardzo miła i powiedziała, że się dobrze czuje i że jest szczęśliwa, że życie jest piękne i chciałaby do nas przyjechać w odwiedziny i pomóc w ogrodzie. Była przy tym pełna życia i radości. Po południu listonosz wrzucił wszystkie listy do skrzynki, także żaden z nich nie spadł na ziemię. Kamila wybierała je i zaczęła otwierać. Okazało się, że IRS podarował nam podatki z ubiegłego roku, które spłacamy już od 3 lat. Z elektrowni PSE&G przysłali nowego pila, na którym zwracali nam pieniądze, ponieważ poprzednim razem skasowali nas za dużo i teraz oddają nam je, bo mamy kredyt. Bank w swoich kalkulacjach wliczył nasz nowy balans na koncie oszczędnościowym i pomylił się na swoją niekorzyść. UPS przywiozło paczkę punktualnie, zgodnie z tym, co widać na ich stronie internetowej, i zostawili ją w niepodartej paczce przed frontowymi drzwiami naszego domu. Nic w środku nie było rozbite. Wszystkie zamówione przez Kamilę rzeczy były we właściwych kolorach i rozmiarach. Paczka nie była zaadresowana do któregoś z naszych sąsiadów po przeciwnej stronie ulicy. Po drodze do pracy nikt nie zajechał mi drogi i nie musiałem ciągle hamować. Hamulce w moim wenie działały za każdym razem i nie musiałem się martwić, że wjadę do środka łały. Po drodze wszystkie światła na skrzyżowaniach były tylko zielone. Asfalt w nowej nawierzchni, położonej dopiero rok temu, nie zapadł się i nie było na drodze wielkich dziur. Nikt nie pokazał mi środkowego palca. Policjanci byli grzeczni i uśmiechali się do mnie ze swoich aut. Żaden z nich nie zatrzymał mnie dzisiaj za brak żaróweczki w oświetleniu tylnej tablicy rejestracyjnej. Mój anioł stróż nie popchnął mnie dzisiaj ani raz przez przypadek, także nie spadłem z drabiny, ani nawet nie obciąłem sobie żadnych palców na pile elektrycznej. Nie przyjechali inspektorzy na robotę i nie dostałem dzisiaj żadnej kary z OSHA. Nie walnąłem sobie młotkiem w palec, przybijając kolnego gwoździa i nie stanąłem nogą na wystającego do góry z deski gwoździa. Nic nie spadło mi na głowę, bo mój aniołek stróż zaczasnął się w polowej toalecie i nie mógł mi pomagać. W okienku szybkiej obsługi restauracji Wendy's drive-thru ekspedientka od razu zrozumiała, co chcę zamówić, a potem przy odbiorze nie dali mi jedzenia zamówionego przez kogoś innego. Wiewiórki nie gryzły dzisiaj czerwonych pomidorów w ogródku Kamili i nie wygrzebywały z ziemi świeżo zasadzonych cebulek tulipanów. Mój sąsiad Ryki nie bił dzisiaj żony. Zrobił sobie przerwę na jeden dzień. Po południu odniósł wszystkie narzędzia, które pożyczył ode mnie przez ostatni miesiąc, i zapełnił nimi cały garaż. Oddał mi też pożyczoną wcześniej kosiarkę, piłę motorową, 3 wiertarki i maszynę do mycia ścian pod ciśnieniem. Komuniści z całego świata zorganizowali sobie demonstrację na krawędzi Grand Canyonu i po odśpiewaniu Boże coś Polskę
Skoczyli razem, do utrzymając się za ręce. Zaraz po powrocie ze szkoły Michaś odrobił sam lekcję. Nie grał dzisiaj na komputerze w League of Legends i poszedł spać wcześniej. Nie musiałem nic wycinać nożyczkami i przyklejać klejem do papieru. Nie musiałem za niego odrabiać lekcji. Na drugi dzień miał normalnie szkołę od rana do 3 po południu, a jego nauczyciele nie mieli znowu konferencji albo jakiegoś święta państwowego czy religijnego. Szkoła nie była też odwołana z powodu 2 cm śniegu. Wiatr nie zwalił żadnego drzewa i nawet nie zrzucił ani jednej gałązki na moje samochody zaparkowane za domem. Ptaki nie obsrały mi przedniej szyby w samochodzie na fioletowo, bo te fioletowe kwiatki rosnące u mojego sąsiada za płotem już przekwitły. UFO wylądowało na trawniku przed Białym Domem w Waszyngtonie. Alieny wyszły z pojazdu kosmicznego i przedstawiły się wszystkim oficjalnie na konferencji prasowej transmitowanej przez CNN, HLN, CNBC, MSNBC, BBC, C-SPAN, Fox News i wiele innych stacji telewizyjnych na całym świecie. Kosmici ogłosili, że to oni stworzyli ludzi przez genetyczne mutacje podczas swojej ostatniej wizyty na Ziemi 250 tysięcy lat temu. Wszystkie religie natychmiast legły w gruzach, ponieważ ludzie zrozumieli wreszcie, że są one wymyślone tylko po to, żeby ich kontrolować, wyłudzać od nich pieniądze, obiecywać życie po śmierci i prowadzić święte wojny. Naukowcy przyznali się, że cała teoria ludzkiej ewolucji jest kompletną bzdurą i nie ma nic wspólnego z ostatnimi wykopaliskami archeologicznymi w wielu miejscach na świecie, a m.in. w Pumapunku w Boliwii i w Göbekli Tepi w Turcji. Zapadł już zmrok i murzyni z pobliskich gangów nie napadli dzisiaj na sklep spożywczy na rogu, ani nawet nie włamali się do sklepu monopolowego. Strzelali się za to między sobą i na koniec wszyscy zostali schwytani przez dzielnych policjantów z Trenton, którzy przyjechali natychmiast na miejsce przestępstwa. Zbrodniarze nie zostali wypuszczeni z więzienia zaraz na drugi dzień i nie sądzili policjantów o odszkodowania moralne, brutalność i rasizm. Rakun w nocy podszedł do kuba na śmieci, ale go nie wywrócił jak zwykle, tylko wskoczył do środka i odpakował sobie frytki, których nie dokończył Michaś, z pudełka małymi rączkami. Po zjedzeniu wszystkiego, co było można, pozostałe śmieci, które wypadły mu na ziemię, pozbierał dokładnie i powrzucał z powrotem do kosza. Zasypiałem spokojnie z pistoletem pod poduszką, wiedząc, że nic złego nie może nam się przydarzyć w nocy, ponieważ mieszkamy w bardzo bezpiecznej części miasta. W nocy nie słyszałem strzałów z karabinu maszynowego ani syren wozów strażackich pędzących do kolejnego pożaru obok. Rybki w naszym akwarium pływały powoli, zadowolone z czystej wody. Żadna z nich nie pożarła swojej koleżanki i żadna nie zdechła, bo już miała dość życia. Księżyc w swojej pełni wychodził na bezchmurne niebo coraz wyżej i oświetlając moje podwórko słabym, srebrnym światłem, uśmiechnął się sam do siebie.